dlatego no, to są wszystkie, proszę bardzo, to wszystkie moje pieniądze. O, no, dobrze, że takie tego mamy. Się ochronić, jeśli rozpoznają potencjalne zagrożenie. Musimy być świadomi zmieniającego się otoczenia i musimy wiedzieć, jak reagować. Zachowania rutynowe najczęściej prowadzą do błędnych założeń i decyzji. Stosujmy więc zasadę ograniczonego zaufania nie tylko do osób obcych, ale i do samych siebie. Ale dlaczego osoba starsza jest narażona na niebezpieczeństwo, żeby być pokrzywdzonym przestępcem, drodzy Państwo? Z kilku powodów. Przede wszystkim zobaczmy, z powodu ograniczeń, drodzy Państwo, zdolności adaptacyjnych człowieka w wymiarze psychospołecznym, samodzielności życiowej, przepraszam, z powodu stopniowego nasilenia zależności od otoczenia, z powodu zmniejszenia się siły wraz z wiekiem, drodzy Państwo, z powodu poczucia bezradności, bycia odrzuconym, uzależnienia często, potrzeby miłości, bycia potrzebnym, drodzy Państwo, z powodu choroby, niesprawności, niedołęstwa, ale także, drodzy Państwo, z trudności w zapamiętywaniu nowych informacji. To są różnego rodzaju zagrożenia. One nie wszystkie, drodzy Państwo, i nie każdego mogą, tak, dotyczyć od razu. Ale któreś może. Może, drodzy Państwo, i tak się zdarza. O tym porozmawiamy za chwilę. Zobaczmy, drodzy Państwo, na terenie garnizonu mazowieckiego od razu wytłumaczę, że to jest, drodzy Państwo, bez Warszawy, bez jednostek przyległych, tak, powiatów, czyli 28 komend powiatowych i miejskich z rejonu tu garnizonu naszego mazowieckiego, w tym z Radomia. Zobaczmy, drodzy Państwo, w 2018 roku doszło do 344 kradzieży cudzej rzeczy, ale to jest, zobaczmy, drodzy Państwo, w wyniku których pokrzywdzonymi zostały osoby 65+. Chciałbym, żebyśmy o tym wiedzieli.